blisko 176 tysięcy kosztowały remonty przeprowadzone podczas wakacji w szkolnych budynkach gminy Żarów. Dzisiaj już obserwujemy powoli finał pracy Rady Miejskiej, burmistrza przy przekształceniu Szkoły Podstawowej Mrowiny, szkołę filialną w Żarowie. Finał prac, czyli wykonanie tych rzeczy, co do których Rada Miejska się zobowiązała, co do których wspólnie wnioskowaliśmy u kuratora o zatwierdzenie całej zmiany. Także mamy dzisiaj już zrobiony plac zabaw, praktycznie jest na ukończeniu, są nowe toalety, jest przygotowana szkoła. Tradycyjnie już placówki oświatowe letnie miesiące wykorzystały na przeprowadzenie licznych remontów. To, co się zmieniło w szkole, czyli w zasadzie te wnioski, do których dochodziliśmy na podstawie ostatnich lat, bardzo zależało nam na tym, żeby w szkole znowu była pierwsza klasa, ale też jako szkoła filialna możliwość otworzenia klas czy grup przedszkolnych. Dzisiaj już wiemy, po zapisach dzieci ruszą pełne dwie grupy przedszkolne, ruszy pierwsza klasa, pierwszy raz od 3 lat. Ruszy pierwsza klasa. Mam nadzieję, że tak już będzie, że ta szkoła rzeczywiście będzie służyła dzieciaczkom, że będzie je przyjmowała i rodzice z grup przedszkolnych będą chcieli tu zostawiać swoje dzieci do dalszej edukacji. Malowane były ściany, naprawiane podłogi, remontowano łazienki i instalacje. Warto tutaj wspomnieć, że w związku z zamknięciem przedszkola niepublicznego Chatka Małolatka przybyło nam oddziałów przedszkolnych, z czego bardzo się cieszymy. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli oraz odpowiednie warunki do nauki.